Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Tola. I witamy Was na kanale Zaksiążkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was z nowym vlogiem, z vlogiem z moich urodzin, z mojego wyjazdu do Rzymu, z przygotowań do świąt. Bawcie się dobrze i jeszcze ostatnie chwile na powiedzenie wesołych świąt. Wesołych świąt. I nowego, dobrego roku. Ja i bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! Ale przepraszam Cię, Karola, bo mówiłaś, że nie masz prezentu. Bo to nie jest prezent dla niej. A to ta torba... A dla Ciebie. No, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Ja też mam dzisiaj urodziny. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. No i co to jest, powiedzcie? Chyba to jest strój na spawimy piórami. Co to jest? Wydaje mi się, że na aktualny stan twojego życia to jest idealne pytanie. Ale co to jest? Koszulka, jak żyć? Jak żyć? Jak żyć? I stańczyk. Uwielbiam stańczyka, jestem urażona. Ale będziemy grać! A co to jest? Naprawdę? Bo przywieźliśmy od babci właśnie. To jest pewnie od ciebie. Ja! Wspaniale. Dziękuję ogólnie też na razie. O ja! Ale nie wiesz jeszcze. Tylko poczekaj, patrz co tu się dzieje. Patrz, masz czapkę, nie? Ona wydaje się zwykłą czapką, ale patrz. Weź załóż, bo to nie zgubisz się, jak będziesz szła przez las. To ja będę widział, że idziesz, nie? Ale i do tej zielonej kurtki tak ci pasuje. Do tej zielonej kurtki. No. Świetno. Będzie style. To jest moja ulubiona kurtka. Myszko, dziękuję ci bardzo. Wiesz, że nic nie trzeba było zrobić. Brzmi trochę niepoważnie w tej czapce. Nie zajmuj się. Uwielbiam cię. No. No ja ciebie, Myszko. Adam, bo się popłacę. Tam gadają głupoty zawsze, a ja... Adam. Bardzo cię kocham. Prawdziwy jeszcze jesteś poza widzeniem. Dobrze, ty jesteś moim prawdziwym prezentem. Uwaga, spoiler, to ja jestem tym prezentem. To byłby prezent. Proszę. Kwiatki, to są moje ulubione kwiatki. Myszko, dziękuję, goździki. O mój Boże! Nie jesteś gotowa ogólnie. Co ty? O ja cię kręcę, kochanie moje, myszko moja. To są takie... Że się robi z takich koralików dinozaury! Trzeba przy... Takie bombki dinozaurowe! To będą na, na choince u nas, co Tola? Jak się zaczyna? To jest moja
10 zł. Jest to najlepszy prezent w tym całym spisie. Aż na co się stać, ale nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj, jaj, jaj. Mówią na pewno wszystko. Cześć wszystkim. U nas przygotowania świąteczne pełną parą, także na dole, jeżeli słyszycie jakieś trzaski, to tata, który przekłada stół i rozkłada stół. Ja też mam jeszcze dużo swoich rzeczy do zrobienia dzisiaj, które obiecałam, że pomogę. Także ten update będzie dość szybki. Natomiast mam trzy książki, o których będę wam opowiadać. A tu za mną ten stos, który widzicie, to są wszystkie książki, które wzięłam sobie na 2 tygodnie do rodziców. Teraz, skoro jestem właśnie tyle czasu tutaj, więc też wam je zaraz pokażę, bo to jest mój taki najbliższy TBR po prostu. A więc tak, jeśli chodzi o to, co czytam, czytam sobie książkę 16 Souls, Rosie Talbot. Jestem na stronie 150 gdzieś mniej więcej. I jest to książka, która mnie bardzo zainteresowała, jak ją zobaczyłam po opisie, mimo że teoretycznie on nie brzmi jak coś, co będzie moje, ale coś mi zagrało dobrze, więc po nią sięgnęłam. Ponieważ to jest książka o duchach. Jak wiecie lub nie, ja za bardzo za nawiedzonymi domami, duchami, egzekucjami, sektami, to nie do końca, nie żeby to, te wszystkie rzeczy były tutaj, ale to są mniej więcej tematy, które mnie mniej interesują, jeśli chodzi o fantastykę. Natomiast to jest fantastyka młodzieżowa o chłopaku, który miał wypadek, miał chorobę, stracił w jej wyniku obie nogi, były amputowane i on prawie umarł w tym szpitalu, czy tam nawet umarł na chwilę i go przywrócono do życia i w wyniku tego wydarzenia on widzi duchy. I normalnie podążamy za głównym bohaterem, który właśnie porusza się na wózku albo w protezach, co jest samo w sobie, to jest chyba mój ulubiony motyw w tej książce na razie, bo bardzo, bardzo mi się podoba przedstawienie właśnie bohatera, który jest niepełnosprawny i też to jest bardzo mądrze tutaj zrobione i bardzo z wyczuciem i z wrażliwością, ale też wiecie, nie ma tutaj infantylizacji tego, ani nikt jego nie infantylizuje, ale w każdym razie to na chwilę obok, bo w sumie opowiadałam wam o fabule, a teraz się trochę zamotałam. Natomiast tak, i on widzi duchy i ma swoją dwójkę przyjaciół, duchów i psa ducha. Oczywiście nikt nie wie, że on je widzi, on ich widzi, więc jak on na przykład sobie rozmawia w pokoju po cichu z tymi duchami, to jego rodzice myślą, że coś tam jest u niego nie tak. No i jest też niestety mocno wyśmiewany w szkole przez tam różne wydarzenia, właśnie przez te duchy. Ludziom się wydaje, że on jest po prostu szajbnięty. A tak naprawdę, no wiadomo, on po prostu pomaga tym duchom, albo te duchy robią mu jakieś krzywdy. I jeśli chodzi o fabułę, to taki główny motyw mamy tutaj taki, że w pewnym momencie duchy w tym mieście zaczynają znikać. I on poznaje chłopaka, Sama, który też jest widzącym i to jest jakby jedyne, pierwszy raz w życiu nasz główny bohater widzi człowieka, który też widzi duchy. Myślał, że jest w tym sam. A sam szukał go, żeby go znaleźć, żeby pomógł mu w właśnie rozwiązaniu zagadki, dlaczego te duchy znikają. To jest taka fabuła. Tam się zawiązuje romans między chłopakami, który jest bardzo uroczy. On jest bardzo nastoletni, w sensie takim, że jest bardzo młodzieżowy. To jest mocno młodzieżowa książka, chociaż ma elementy dość mroczne, więc to jest bardzo ciekawe połączenie. Natomiast tak jak ja, wiecie, ja romanse średnio, tak jednak zawsze w tym grudniu jakoś tak przy okresie świątecznym mnie romanse uderzają inaczej, więc jakby mi się to bardzo podoba. Fabularnie to jest też bardzo ciekawe, bo jakby te duchy to jest jedno, ale mamy tutaj też bardzo ciekawe właśnie takie psychologiczne aspekty tego odrzucenia społecznego, tego bycia gdzieś tam, poczucia, że jest się samotnym, dorastania też, no bo on jest młodym chłopakiem i został postawiony w bardzo trudnej sytuacji, więc jak na razie bardzo mi się podoba ta książka. Po prostu. I coś, co jest tutaj super, jako mój drugi ulubiony motyw, to fakt, że mamy tutaj obecnych rodziców, tego głównego młodego bohatera. Wiecie, dlaczego my zawsze z Tolą zwracamy na to uwagę, bo bardzo rzadko jest tak, że ci rodzice są sensowni w tych książkach. Zwykle, wiecie, nastolatek w młodzieżówkach po prostu ma samopas, może chodzić gdzie chce, albo jest sierotą. A tutaj mamy rodziców, którzy martwią się o swojego syna, którzy próbują go wspierać, nie rozumieją, co się dzieje, ale próbują, więc to jak najbardziej jest super.
Także jeśli Was to interesuje, właśnie takie tematy, albo szukacie lekkiej, ale jednak bardzo błyskotliwej młodzieżówki do przeczytania, to 16 Souls wydaje mi się, że będzie naprawdę fajne. Oprócz tego, słuchajcie, a jeszcze mam jedną książkę, nie mam trzech, tylko mam cztery, przepraszam. Ciemny Las, udało mi się skończyć Ciemny Las. Po miesiącu czytania tej książki udało mi się skończyć. To jest science fiction, drugi tom Problemu Trzech Ciał, który mi się bardzo podobał, chociaż miałam do niego swoje zarzuty, głównie do stylu pisania i nic się nie zmieniło. Fabularnie to jest niesamowite. Styl pisania jest ciężki, jest bardzo suchy, jest bardzo taki poszatkowany, jest bardzo taki momentami wręcz encyklopedyczny, ale jeśli chodzi o fabułę, tutaj jest taki podgatunek sci-fi, pierwszy kontakt z obcymi, tak się tak mniej więcej, to taka kalka z angielskiego, ale za granicą tak się mówi na to. Więcej tutaj o fabule Wam nie powiem, bo to drugi tom i tutaj tak dużo się dzieje, że to trochę nie ma sensu. Natomiast to jest dość trudne sci-fi, takie myślę, że rzeczywiście wymagające, ale bardzo też satysfakcjonujące, jeśli się je skończy. Został mi tylko trzeci tom, który będę czytała myślę niedługo, bo jeżeli zrobię sobie przerwę, to znowu wszystko zapomnę i będzie mi ciężko znowu się wgryźć. Oprócz tego zaczęłam przed chwilą czytać książkę Susza, Jane Harper. To jest książka, która jest kryminałem w świecie, gdzie mamy od 2 lat największą suszę od tam 200 lat czy iluś i ludzie szaleją, ludzie się zabijają, ludzie w sensie siebie samych zabijają. No i tak naprawdę tyle wiem, bo dopiero w sumie zaczęłam, ale bardzo fajnie się zaczyna. To tyle, co Wam mogę powiedzieć. I jeszcze idę po jedną, którą zaczęłam. Kupiłam sobie ją wczoraj w Empiku. Ona była od dłuższego czasu na moim TBR-ze, ale nie widziałam jej nigdy jakoś tak na żywo, a jak zamawiałam jakieś inne książki, to o niej zawsze zapominałam, więc jakoś tak wczoraj zobaczyłam, to mówię, biorę. Ostatnia minuta pieszo przez antropocen. No to jest książka popularno-naukowa. Na ten moment, bo słucham tylko w audio, jestem mniej więcej gdzieś tu. I na ten moment jest bardzo mocno o zmianach klimatycznych i o najbardziej o podnoszeniu się wody. Właśnie dzisiaj współcześnie, ale też pan Tomasz Ulanowski podróżował, wiecie, po Arktykach, Antarktydach, po biegunach polarnych, także to jest totalnie moje. Nie sądziłam, że to będzie coś takiego, ale fajna książka i dość prosta, w sensie, jeśli interesuje Was temat, to, a na przykład interesuje Was, a macie mało wiedzy, na przykład tak jak ja, to jest bardzo fajne do przeczytania, bo dość od podstaw jest to wytłumaczane wszystko. Także tak, to jeśli chodzi o moje cztery książki. I zaraz Wam pokażę tamten stosik, co tam mam. Jak widzicie, wzięłam sobie tego bardzo dużo, ale po prostu dlatego, że nie wiedziałam, na co będę miała ochotę. Więc mam tutaj trochę wszystkiego. Mam trochę reportaży, mam trochę literatury pięknej, mam trochę sci-fi. Mam trochę popularno-naukowej, fantastyka oczywiście, to jest też jakiś sci-fi, to jest fantastyka, piękna, moja ukochana seria ze smokami, dziecięca i reportaż. Także mam trochę tutaj wszystkiego, oczywiście no też tutaj u rodziców mam trochę książek, których nie czytałam, także w razie W na pewno nie zabraknie mi lektury. Przybierzeli do Betlejem. Kupiłam pensa. Aha, to jest taka gra! Chyba jesteś nienormalna. Dla rodziny prezent. Ach, bez... Jak? Chcesz? Z jakiego powodu ta radość, Zuzanko? Bo myślałam o tym pensie od roku i w końcu go kupiłam. Bo święta i prezenty.
Cześć, dzień dobry. Witam was w nowym kadrze w moim pokoju. Dlaczego jesteśmy w tym? Odpowiedź jest nieziemsko prosta. Wszędzie indziej mam syf i nie da się go ustawić inaczej, żeby go nie było widać. Dlatego mam nadzieję, że się podoba. I co? Lecimy do książek. Muszę posprzątać dzisiaj ten pokój, ale tak mi się nie chce. Tak mi się nie chce. Zbrodnia i kara. Jak widzicie, jestem już tutaj, więc kończę. 400 stron zostało mi jeszcze około 200 plus minus. Bardzo chciałabym ją skończyć w grudniu. I chciałabym też przeczytać jeszcze jedną książkę, nie wiem jeszcze jaką, ale coś chciałabym poczytać. Może połknęłabym sobie szukając Alaski. Ale z drugiej strony moja przyjaciółka teraz czyta, jakoś niekoniecznie jej się podoba, a druga czyta kolejnego Johna Greena, który też jej się nie podoba, więc... ale i tak mam ją długo na TBR-ze, więc fajnie by było. Wracając, sorka. Zbrodnia i kara. Ciężko było zacząć, ale to nie była wina książki, tylko moja, bo to nie jest... jakiś randomowy autor, którego sobie wybrałam, tylko to jest Dostojewski. Więc fajnie by było. Miałam też wiele jakby strachów w sobie, że nie zrozumiem, że mi się nie spodoba, a jeżeli mi się nie spodoba, to co ja będę musiała powiedzieć na temat tej książki, żeby nie wyszło, że jej nie rozumiem albo że jej nie doceniam, ale wszystko działa i dlatego ciężko było mi się na początku wkręcić, bo miałam wiele lęku w sobie. Aczkolwiek jest naprawdę niesamowita. Styl pisania bardzo mnie satysfakcjonuje. Opisy są świetne. Są w moim stylu. Naprawdę straszliwie mi się podoba. Portret psychologiczny wszystkich głównych bohaterów, mimo ich 100 imion, jestem chyba w stanie ich rozpoznać teraz, nawet po ich tych drugich imionach i trzecich nazwiskach. Jest świetny, bardzo wysublimowany, widać, że to nie było robione tak sobie, tylko wymagało to masy czasu i to widać. Ta cała filozoficzna część, analiza kary, analiza procesu psychologicznego zbrodniarza, jest to coś, co bardzo mnie interesuje, więc trafia to do mnie, choć rozumiem, że może nie każdemu podpaść. Mnie to jara i ja ogólnie jestem wielką fanką filozofii i filozoficznych pytań, dlatego gdy Raskolnikow zastanawia się nad definicją dobra i zła, to ja po prostu czytam oczarowana. I właśnie tak mogłabym opisać siebie podczas czytania tej książki. Jestem oczarowana. Chłonę każde słowo i każdą myśl. Wszystko mam pozaznaczane. Jest ona naprawdę piękna. I bardzo, bardzo ją doceniam i bardzo, bardzo ją lubię. I wydaje mi się, że trafi na jedną z moich ulubionych książek życia. I nie mogę się doczekać, tym mówiąc, reszty twórczości Dostojewskiego. Także mam nadzieję, że ta recenzja była w miarę ogarnięta. Pozostaje mi na to liczyć. Nie czytałam nic poza tym, ale chcę zdążyć, przeczytać nie zdążyć Olgi Gitkiewicz. Ale czuję, że ten tytuł to mała aluzja do mojego braku czasu. Nie wiem jak wy, ale ja strasznie czekałam na tą przerwę świąteczną. Jestem bardzo zadowolona, że mogę sobie poczulować w łóżku i nic nie robić. Bardzo tego potrzebowałam, więc mam nadzieję, że wasze święta w ogóle obyły się bez jakichś dram i sporów. Chociaż czy wtedy to są w ogóle święta? I że możecie sobie teraz odpocząć i zresetować głowę. Słuchajcie, dzieje się u mnie czytelniczo. Pierwszy raz właściwie od 2 miesięcy rzeczywiście bardzo dużo czytam i jestem bardzo podekscytowana książkami. To znaczy, nie, że nie ekscytuję się książkami ostatnio, ale po prostu jakoś tak dużo robię innych rzeczy, a teraz rzeczywiście jest ten okres świąteczny i rzeczywiście poza mnóstwem rzeczy około domowych, które robiliśmy w te święta, miałam też dużo czasu na czytanie, oprócz oczywiście grania z mamą w Diablo, o czym na pewno widzieliście na naszym Instagramie. Natomiast miałam też czas na czytanie książek, więc teraz pokażę wam, co mi się udało przeczytać. A jest tego trochę. Słuchajcie, po pierwsze, skończyłam wczoraj 16 Souls Rosie Talbot i to było bardzo fajne. Nie było to jednak do końca w
super w moim stylu, jeśli chodzi o moje preferencje książkowe i fabularne. Natomiast coś, co mi się bardzo podobało, to pewnego rodzaju wątek historyczny, który tutaj był. Wiecie, że ja bardzo lubię wątki historyczne, szczególnie w młodzieżówkach. Czytałam takich tylko kilka, ale jakoś tak fajnie, bo to wprowadza do takiego typowo młodzieżowego schematu jakby książkowego pewnego rodzaju taki twist. Niektórym się to spodoba, niektórym nie, bo to trzeba lubić po prostu. Ale mi się to bardzo podobało. I też coś, co jest największą zaletą tej książki moim zdaniem, to przyjaźń, która tutaj jest i relacje międzyludzkie i odnajdywanie przyjaciół i taka nauka o ufaniu ludziom, pomimo tego, że nie mamy tak na logikę jakichś większych dowodów, to jednak warto ufać i warto dawać się, wiecie, zbliżyć innym ludziom do nas, więc to jest rzeczywiście bardzo fajne. Ten romans był słodki, tutaj zresztą gdzieś to chyba na zakładce było napisane, że to jest taki hard stopper, tylko w wydaniu z duchami. Trochę się z tym zgodzę właściwie, chociaż tutaj zdecydowanie jest więcej krwi, bo to nie jest taka super lekka książka. Jest momentami dość brutalna i też co niestety na minus dla niej. Było całkiem sporo przekleństw, w sensie zwracam uwagę, mi to nie przeszkadzało, ale zwracam tę uwagę, jeśli chcielibyście dać to jakiemuś tam swojemu młodszemu, nie wiem, młodszej siostrze, młodszemu bratu, to zwracam uwagę, że jest tych przekleństw sporo. Nie jakoś super dużo, ale sporo, jak na książkę młodzieżową, więc tak, ale też było naprawdę momentami tak odważnie, jeśli chodzi o jakieś opisy właśnie walk czy jakichś wydarzeń. Mi się to bardzo podobało, ale to znowu, to też trzeba lubić. Koniec końców, wydaje mi się, że to jest bardzo przyjemna książka i bardzo fajna, w sensie trochę do przeczytania i w moim przypadku no, nie myślenia o niej długo, dłużej. Natomiast rozrywkowo to było super i też ten taki właśnie motyw duchowo gdzieś tam taki spirytualny, jakoś tak mi się, czy spirytystyczny, jakoś tak mi się pasował do świąt po prostu. Nie wiem dlaczego. Oprócz tego, i też to jest taka trochę opowieść o dojrzewaniu i dorastaniu i o byciu nastolatkiem, więc to są rzeczy, które są fajne w młodzieżówkach, ja je lubię. Oprócz tego, słuchajcie, udało mi się również skończyć Ostatnia minuta przez Antropocen. Antropocen? W każdym razie to jest książka popularno-naukowa, nie do końca trafiła w moje gusta, była spoko. Dowiedziałam się z niej kilku ciekawych rzeczy, ale miałam wrażenie, że ona jest gdzieś tam bardzo taka kameralna, bardzo dużo jest o Polsce. W sensie, jasne, autor jest Polakiem, więc jakby ma to sens, ale jakby nie była to globalna gdzieś tam analiza problemów. Trochę tak, ale trochę, może inaczej, to była globalna analiza problemów a propos ekologii, ale na przykładach typowo jakby z rzeczy w Polsce, więc jakby spoko, ale miałam nadzieję po prostu gdzieś tam jeszcze poszerzyć te horyzonty. Natomiast wciąż te fragmenty, kiedy autor opowiada o swoich podróżach na bieguny, były fantastyczne. Także to też jest chyba książka, którą po prostu musicie chcieć przeczytać. Ja Was do niej nie zachęcę, bo jeżeli temat Was nie interesuje, no to trudno. I oprócz tego, słuchajcie, udało mi się skończyć Suszę Jane Harper. I tu chciałabym się zatrzymać. To jest, słuchajcie, kryminał. Mężczyzna jedzie do wioski, w której został zabity. On w tej wiosce, główny bohater Aaron, w tej wiosce mieszkał i musiał z niej wyjechać, nie wiemy dlaczego na początku. I jego dawny, dawny przyjaciel z liceum okazuje się, że zamordował swoją rodzinę, a potem sam siebie i ten Aaron wraca tam do tego miasteczka i zaczyna odkrywać... Tak, ten motyw jest fajny. I zaczyna odkrywać, o co chodzi. I ta tytułowa susza trochę mnie zmyliła. Bo gdzieś usłyszałam albo zobaczyłam recenzję, która mi zasugerowała trochę, że to będzie bardziej dystopia, a tutaj o tej suszy nie ma absolutnie nic. To jest typowy kryminał. Jedyny motyw tej suszy jest taki, że na początku podejrzewają, że ten Luke, który teoretycznie zamordował całą swoją rodzinę, zrobił to przez to, że mieli problemy na farmie, bo była susza i nie mogli wykarmić zwierząt i w ogóle. I to jest jedyny motyw suszy w tej książce. I teraz ten kryminał był naprawdę niezły. Rozwiązanie średnie mi się podobało, ale jakby bawiłam się przy nim przednio, tylko miałam zupełnie inne potrzeby i oczekiwania a propos tej książki, więc ona mi się koniec końców nie za bardzo podobała. Rozumiesz? A w tej recenzji spojrzałaś na autorkę? Co na autorkę? Na jakby... Zobaczyłaś susza i autorka, czy tylko susza? Nie no, przewidziałam, że to jest Jane Harper. Bo jest jeszcze jedna susza. Ale nie, ja wiem. Nie, po prostu... Strasznie mi się śmiała, jakby tak było. Nie, ja wiedziałam, że to nie jest susza Nila Schustermana, ale po prostu coś nie kliknęło dobrze w moim mózgu. I po prostu pomyliłam się. I to nie jest wada książki, tylko moja.
ale przez to odebrało mi to frajdę z czytania tej książki. Jeśli chodzi o styl pisania, to był super. To jest taki bardzo fajny, bardzo wciągający. Mamy tutaj też motyw takiej przeszłości, bo kiedyś, kiedy Aaron i ten Luke, ten nieżyjący już facet, byli nastolatkami, no to też miało miejsce jeszcze jedno morderstwo, w które zamieszani, w sensie oskarżeni byli po trochu oni obydwoje. I no i tak, i to ogólnie było spoko, ale po prostu miałam nadzieję na coś innego. Natomiast jest drugi tom, który ja też mam, bo to jest jakby taka seria z tym Aaronem Falkiem, który właśnie jest tutaj głównym bohaterem i on jest spoko do podążania, fajny, polubiłam gościa. Więc myślę, że sobie sięgnę po drugi tom, tylko już z innymi oczekiwaniami po prostu. Oprócz tego, słuchajcie, zaczęłam Królewskiego Zwiadowcę, czyli 12 tom Zwiadowców, którego bardzo się bałam. To jest tom, którego ja nigdy nie przeczytałam. I tutaj jest przeskok czasowy bardzo duży, bo mamy chyba z 15 lat do przodu od wydarzeń z ostatniego tomu tego zbioru opowiadań. I bałam się, że to straci magię i trochę straciło, ale nie tak jak myślałam, bo dobrze chyba, że wiedziałam, że będzie tutaj taka zmiana, bo dzięki temu, wiecie, nie miałam nadziei dużych na kontynuację mojej ukochanej serii, tylko po prostu spodziewałam się nowej historii, ale jest to o wiele bardziej znajome niż myślałam, że będzie, co jest ogromnym plusem. Także tak, mamy tutaj dalej Willa, mamy Horacego, wiem, że to jest Horace, ale ja mówię zawsze na niego Horacy, i innych bohaterów, i Halta i tak dalej, więc jakby to bardzo blisko jest domu i myślę sobie, że może ten zabieg tych 12 czy tam 15 lat do przodu nie jest wcale taki najgorszy, bo może rzeczywiście w tamtej linii czasowej już jakby wszystko zostało powiedziane i może, wiecie, bo wcześniej miałam takie podejście, że kurde, to już nie to samo, pewnie pisane, bo wiecie, bo to się sprzedawało i pewnie tak trochę jest, ale chyba autor miał pomysł i ja na razie ten pomysł akceptuję. I oprócz tego kończę. To jest moja ostatnia książka do dokończenia w tym roku, którą zaczęłam dawno temu, bo ponad miesiąc temu, czyli Niezwykle Szlachetne Stworzenia. Nie do końca wiem, o co chodzi. W sensie wiem, o co chodzi w książce, ale nie do końca potrafię sprecyzować moje myśli na temat tej książki. Jak o niej myślę, to sobie myślę, ha, fajna książka, podoba mi się. Ale jak ją czytam, to mi się nie chce jej czytać. Nie wiem jeszcze, czego to jest kwestia. Jest coś w niej dziwnego. Nie wiem, czy to styl pisania, czy może jakiś abstrakcyjny pomysł, jakim jest przyjaźń między ośmiornicą olbrzymią a panią, która sprząta w oceanarium, bo o tym jest ta książka, kochanie. No bo ośmiornice mogą sobie... To jest super pomysł, bo ośmiornice faktycznie mogą lubić albo nie lubić danych ludzi. To znaczy, ośmiornice są bardzo inteligentne, to prawda, natomiast jest coś w tym takiego, i nie chodzi mi o sam pomysł, tylko o jego wykonanie, coś dziwnego, bo ta pani, która sprząta, Towa, ona jakoś tak od razu ma z nim więź, z tą ośmiornicą. I ta więź jest taka, że ja w nią trochę nie wierzę, bo jakby z drugiej strony dlaczego? Bo ona na przykład od samego początku ma jakieś takie zdania typu: o, mówię do niego i widzę, że, nie wiem, zgiął mackę w dystyngowany sposób, co chyba sugeruje, że odpowiada mi dzień dobry. Ja jestem taka, nie. My wiemy, że ta ośmiornica ją rozumie, bo mamy perspektywy narracji z tej ośmiornicy, ale Towa nie ma prawa wiedzieć, że ona ją rozumie. Może w to wierzyć, ale wiecie, stwierdzenie, że przez to, że macką ruszyła ośmiornica, jest powiedzeniem jej dzień dobry, jest dziwne, szczególnie, że to nie jest tak, że to już jest sytuacja, wiecie, 15 raz, kiedy ona za każdym razem na przywitanie rusza w ten sam sposób macką. Okay. Po prostu ona to sobie wymyśliła i ma rację, bo ona rzeczywiście, ta ośmiornica, mówi jej dzień dobry, ale nie ma ku temu podstaw, żeby to wiedzieć. Czaicie, o co mi chodzi? To jest absurdalne, ale dobra, kontropinia, bo ośmiornice słyszałam, że jakby mają, nie dość, że umieją wybrać sobie, kogo lubią, a kogo nie lubią, to kiedy kogoś nie lubią, to nie są z tym, nie ukrywają się z tym i potrafią kogoś walnąć na przykład, albo jakieś zwierzę. Ja też takie rzeczy słyszałam, ale... I... Dlatego może, gdy, może Towa widziała, jak ośmiornica wali sobie kogoś i dlatego tą matkę tak... Nie wiem, właśnie definiuje. Ta ośmiornica będzie pomagać jej rozwiązywać zagadkę śmierci jej syna. O nie, ośmiornica, broniłam cię. Książko, o tym jest w sumie ta książka, bo ta Towa straciła syna 20 lat wcześniej w jakimś takim dziwnym czymś, bo nikt nie wie, co to było, teoretycznie samobójstwo, ale chyba wypadł z łódki i ona jest taka, nie, niemożliwe, żeby sam się wyrzucił z tej łódki. I ta ośmiornica powiedziała wszystko. Tak, i chyba tak, coś takiego nie, będzie. Bo ona coś tam teraz mówiła, ta ośmiornica, że o, przed schwytaniem nie widziałam taki sam klucz w jakichś tam zwłokach, jakie ma teraz Towa, ten klucz. I ja jestem taka... Ha, to duży zbieg okoliczności.
Woda jest duża. Ośmiornico, broniłam cię. Wiecie, i widzicie, jaki ja mam z tym problem. Z jednej strony jest coś ciekawego w tej książce, ale z drugiej strony nie chce mi się jej czytać. Okay. Ale skończę ją i powiem wam moją opinię. Może to śledztwo ośmiornicy będzie całkiem sensowne. I don't know, man. Wiesz co, mam teraz nieodpartą potrzebę przeczytania książki, która jest z perspektywy ośmiornicy. Proszę bardzo. Ale chcę, żeby ona rozwiązała zagadki kryminalne. Proszę bardzo. Nie taką. Nie, chcę, żeby ta ośmiornica mogła rozmawiać z ludźmi. Aha. Macie jakąś książkę? Kocham ośmiornice. O super inteligentnych ośmiornicach, które podbijają świat. Są takie głupie. Pamiętasz tą książkę Dzieci Czasu, którą właśnie, czytałam, która była o pająkach? Też mi teraz przyszła. Druga część jest o ośmiornicach. Żartujesz? Ale jest tylko po angielsku. Ale Vesper wydaje teraz Dzieci Czasu ponownie. Czy ja mogłam to powiedzieć? Czy oni już to ogłosili? Ha. Jeśli nie, to macie sneak peek. Ale wydaje mi się, że już ogłosili. To jest Dzieci Czasu, to jest ta książka o wielkich pająkach, które przejęły ziemię. To strasznie interesujące. I drugi tom będzie o ośmiornicach. A czy trzeci może być o fokach? Czy ja mogę sobie zamówić? Jest trzeci tom po angielsku, ale nie wiem, o czym jest, bo nie doszłam tam nigdy. Dobra, słuchajcie, to tyle z mojego update'u. Dzięki za uwagę. Widzimy się jeszcze w klipach i potem na zakończeniu, a tymczasem my wracamy grać w Diablo. Bye! Bye. Teraz moja skromna wersja Interstellar. To jest bardzo proste ogólnie dla początkujących, także jeśli próbujecie czegoś się nauczyć, to myślę, że od tego warto, bo ja w ogóle nie gram, a brzmi to całkiem moim zdaniem sensownie. Chociaż to tata powinien ocenić. I tak w kółko. Dziękuję za uwagę. Musimy mówić mega cicho, bo tata jest obok, ale robimy mu prezent pod choinkę i robimy mu bukiet z kiełbas, które uwielbia. I mama zawsze się denerwuje, że on wyjada wszystkie na raz i nikomu nie zostawia, więc kupiłyśmy mu zapas. No i słuchajcie, tym bardzo pozytywnym akcentem będziemy się z wami żegnać. Ten film jest bardzo długi, bardzo fajny, mam nadzieję, dla mnie do montowania i dla nas do nagrywania był naprawdę bardzo super, więc
Więc mam nadzieję, że Wam się podobał i widzimy się już za chwilkę, bo za parę dni w następnym vlogu, już typowo z Wigilii i ze świąt, który też już zaczęłam montować i też jest super. Te święta były bardzo fajne w tym roku dla nas, bardzo spokojne i bardzo takie pełne relaksu, także mam nadzieję, że ten vlog też Wam się spodoba. No i dziękuję za oglądanie, dajcie znać jak Wasze święta i czy może dostaliście jakąś książkę albo sprawiliście komuś jakąś książkę, a ja się będę z Wami żegnać. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Cześć!